Malarstwo, rękodzieło artystyczne, biżuteria etniczna. Te i inne eksponaty można oglądać w Bibliotece Miejskiej w Mszanie Dolnej. Wernisażem rozpoczęła się wystawa przygotowana przez członków Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. My nie jesteśmy może wszyscy wykształceni w tym kierunku, bo tu są, jak to mówią, samouki. Przykładem tego jestem ja. Ja nie skończyłam żadnej szkoły plastycznej, po prostu to jest moje hobby i uwielbiam to robić. Staram się wykonywać, zachowując materiały takie jak w oryginałach, kolorystykę i opierać się na naturalnych surowcach, takich jak drewno, nasiona, suszone owoce, kamienie półszlachetne, metal, muszle, pióra, no praktycznie ze wszystkiego, co ludzie mieli dostępne i z czego wykonywali ozdoby, oczywiście dostosowując je do współczesnych wymogów, mody czy potrzeb. To już nie pierwsza wystawa artystów działających w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych, bo drzwi Mszańskiej Biblioteki otwarte są zarówno dla tych, którzy chcą zaprezentować swoją twórczość, jak i tych, którzy poszukują wrażeń estetycznych. Nasza galeria cieszy się dużym zainteresowaniem, chociaż mimo że jest tak malutka, odwiedzana jest i przez czytelników, i przez szkoły, także mam nadzieję, że będzie się to układało jeszcze lepiej niż do tej pory. Bardzo się cieszę, że na naszym terenie takie Towarzystwo Sztuk Pięknych funkcjonuje. No myślę, że będziemy jakieś starania czynić w kierunku, żeby wesprzeć trochę to towarzystwo ze strony miasta. Cieszę się, że taka wystawa jest zorganizowana. Ubolewam tylko nad tym, że warunki są skromne, jest trochę ciasno, już nie mówiąc o parkingu tutaj wokół tego obiektu. No, niestety to samo mówi za siebie, że musimy jak najszybciej pomyśleć o nowym lokum dla biblioteki i dla Miejskiego Ośrodka Kultury. Wystawę można oglądać do końca lutego w godzinach pracy biblioteki. Monika Antosz-Grodzicka, TV28.